Rezerwacja ciągle jedną nogą na wakacjach, ale powoli wracamy. Dzisiaj znowu wydanie specjalne i rozmawiać będziemy o serialu Herkules, który 5 września startuje w TVN-ie, a ze mną Weronika Książkiewicz i Rafał Maćkowiak, od twórcy głównych ról. Ciekawe kombo aktorskie, bardzo ciekawe. Zapraszam. A w drugiej części z kolei płyta Teams of Dracula, płyta, która jest wariacją na temat muzyki Wojciecha Kilara do filmu Dracula, i autorzy tej płyty Piotr Orzechowski i Kuba Więcek. Nieoczywiści twórcy, nieoczywista muzyka. Bardzo, bardzo zapraszam. I niespodzianka od nas, bonus właśnie wakacyjny, to relacja ze specjalnego spektaklu Aria di Potenza, który miał miejsce w Teatrze Studio. Reżyser Krystian Lada, a kostiumy do tego spektaklu robiła Małgosia Baczyńska, która w ten sposób świętuje swoje 25-lecie twórczości, bo w końcu jest to projektantka, która jest jednocześnie twórczynią. Zapraszam. Już 5 września, w poniedziałek wieczorem, startuje nowy serial w TVN i w TVN Playerze, Herkules. I w tym serialu najciekawsza jest para głównych bohaterów, a ze mną od twórcy głównych ról Weronika Książkiewicz. Dzień dobry. I Rafał Maćkowiak. Takiego kombo chyba jeszcze nie stworzyliście. Nie graliście razem głównej roli w serialu, prawda? Nigdy nie graliśmy razem. A no właśnie. Serial kryminalny, ale specyficzny, bo seriali kryminalnych jest sporo w tej chwili i takich ciekawych par ekranowych też, ale wy chyba mieliście specjalne zadanie, bo to jest serial kryminalny, ale jednocześnie komedia. Weronika, jak ty się czujesz w tym gatunku? Ja ostatnio słyszałam nazwę i to tak uważam, Rafał powiedział w dziesiątkę, że jest to serial detektywistyczny. A, rozumiem. No tak, no bo Rafał jednak jak coś powie, Rafał, to jak jest coś powie, Herkules. Ma zawsze, jednak, tak, zawsze rację. Tak naprawdę już od samych zdjęć próbnych, które były dosyć jakby intensywne i długie. Bartosz Kruchlik, reżyser. Bartosz Kruchlik, i to jest takie moje... Znaczy moje osobiste, bo wcześniej z Bartkiem nie pracowałam. Nie było wielkie odkrycie reżyserskie. Mm-hmm. Jest młodym reżyserem. Supernowa, w sensie młody, to był tak, jego debiut. Młody właśnie, to już tak nie jest aż taki młody, tylko on jest młody jak na reżysera. I nagroda. W sposób, tak, jaki on pracował z nami, z aktorami, jak widział wszystko, nie tylko to, co my robimy, ale to, co jest na pierwszym, drugim, trzecim planie. No, ta współpraca była dla mnie bardzo, bardzo taka interesująca, inspirująca. No i tak samo jakby z Rafałem, z którym wcześniej nigdy nie zdarzyło nam się spotkać w pracy, ani w ogóle. Ani w ogóle. Tak naprawdę. Rafał jest wspaniałym aktorem. Potwierdzam. Jakby pracuje całym sobą i wnętrzem i niesamowicie ma plastyczne ciało. Ja się nawet ostatnio zaczęłam zastanawiać, jak to jest i czym ja sobie zasłużyłam, że mam tak wspaniałych partnerów w kolejnych projektach, że to są taki partner, z którym ja mogę razem tworzyć, nie ma rywalizacji, tylko jeden pracuje na drugiego, jest ogromne wsparcie, wspólna taka twórcza praca. I taki właśnie był Rafał, też Bartek, także... Dziękuję ci. Ja tobie bardzo dziękuję. Zaraz cię zapytam o to twoje plastyczne ciało, ale... No właśnie, na to czekam właśnie. Chciałbym się wypowiedzieć na ten temat bardzo. O partnerach Weroniki jeszcze porozmawiamy, filmowych oczywiście, bo ten ubiegły rok, miałaś specjalny rok rzeczywiście dla ciebie aktorsko. To za chwilę, bo teraz chciałam Rafała, który tworzy tutaj postać chłopaka marzącego o tym, żeby być w policji. 10 razy zdaje, to prawie tak jak mój syn na prawo jazdy i się nie dostaje, choć teorię ma w jednym palcu, ale jednak czegoś brakuje, a może właśnie czegoś jest za dużo. Taka postać, która kojarzy się z detektywem Monkiem, nie wiem, czy kojarzysz taki serial. Tak. Myślę, że to jest ten trop, nie tylko Monk, ale też Poirot, właśnie. Chyba imię. Każdy z nich miał na rzecz geniuszu jakiś defekt. I trochę tak jest też z Herkulesem. Jego niemożność zdania tego praktycznego egzaminu policyjnego po prostu wynika z tego, że on
nie przyjmuje rzeczywistości taką, jaka jest, mm-hmm. tylko tkwi w jakiejś tam swojej wersji tej rzeczywistości mm-hmm. i po prostu nie jest w stanie przejść przez pewne rzeczy, mm-hmm. przez pewne sytuacje, absurdy tej rzeczywistości. Rozumiesz to jako człowiek? Rozumiesz takiego bohatera? Bardzo dobrze rozumiem, aczkolwiek też współczuję. Mm-hmm. Współczuję. Uważam, że to jest no, bardzo poważny defekt. Niemożność bycia częścią społeczeństwa, bo jednak jako ludzie jesteśmy stworzeniem stadnym i tych relacji potrzebujemy. Tu on ma ten problem, że nie jest w stanie zaakceptować. Mm-hmm. No. Stąd postać Sylwii, która go w ten świat ludzi, można mm-hmm. powiedzieć, wprowadza. Mm-hmm. No, to prawda, ale ty miałeś już takie doświadczenia z rolami na granicy komedii i dramatu. Mhm. Tak było w serialu Miasto Kobiet. Mhm. Był taki zabawny bardzo moim zdaniem serial. Królestwo Kobiet. Królestwo Kobiet, tak, w TVN-ie, gdzie też grałeś taką postać no, zawieszoną między gatunkami. Mhm. Dobrze się czujesz w tej takiej wersji komediowej, tak trochę mimo woli? Ja się czuję dobrze, ale muszę przyznać, że to jest jeszcze dla mnie taki teren nieodkryty, mhm. ta forma. Bardziej ją czuję z teatru. Mhm. I tam właściwie zawsze gdzieś to, co tak. robię, o jakiś rodzaj komizmu się ociera. Czy to jest komizm wynikający z głupoty, czy jakby świadomy, jakiś rodzaj satyry. Tak, tutaj jeszcze tak nie do końca mam to ogarnięte i sam jestem ciekaw, jak to wszystko wychodzi. Mm-hmm. Dlatego ja się boję trochę tego określenia komedia, dlatego że tutaj tak, jednak tak, mówimy też o serialu, w którym trup się ściele, jak to w kryminale, gęsto. Mm-hmm. I ten humor dodaje pewnej lekkości tak. w tej całej sytuacji. Mm-hmm. Ale tak jak mówisz, tylko przerwę, jakby w teatrze robiąc rzeczy z gatunku komediowe czy farsowe, jakby pracujemy z publicznością mm-hmm. i mamy od razu jest feedback i my wiemy, czy było w punkt, czy było za dużo może, mm-hmm. czy za mało. Można to skorygować. I można to jakby od razu skorygować, a tutaj nie wiadomo. Mm-hmm. Nie wiadomo, bo jednak jest coś takiego, że myślę, że wszyscy wzruszamy się z podobnych rzeczy, a jednak każdy z nas ma zupełnie inne poczucie humoru. Mm-hmm. I to mm-hmm. jest trudno, żeby trafić, tak wypośrodkować, żeby mm-hmm. Dla każdego, może nie dla każdego, ale... No tak, to prawda. Żeby większość jakby poczuła ten nasz żart. No ja to się prawda. Bardzo śmiałam. Ja się Rafał ale bardzo już odcinki, z pewnością prawda? My sami obejrzymy ten serial z przyjemnością. Czy dwóch widzów już jest. Tak, jeszcze moja babcia. Nie, myślę, że serial się spodoba, bo co prawda trup ściele się gęsto i są różne problemy jednak, dosyć takie ważkie, poruszane i młodzież borykająca mhm. się z narkotykami, zaginięcia, ale jednak ta odrobina humoru, ten twist jest tak potrzebny dzisiaj, żeby nie było to na 100% tak brutalnie, mhm. że myślę, że ten serial ma szansę się mhm. spodobać. No tak, niewiele jest w ofercie tak, serialowej, jeżeli chodzi o polskie seriale, sytuacji, gdzie tematy kryminalne zostałyby w taki lekki sposób potraktowane. Komedii jest w sumie mało, prawda? No wręcz przeciwnie, właśnie tematy kryminalne są kryminalne w 100%. Powstały tak. świetne pary, czy w Rojście, prawda, tak, w Kruchu. Tak, tak, tak. Naprawdę świetne ekranowe tak, tak, tak. pary śledczych, ale no niestety to już jest zanurzenie w taką no, dołującą, depresyjną sytuację, tak jak zresztą polskie kino kocha, bo ja właśnie oglądam teraz filmy, które znajdą się na festiwalu w Gdyni i dół goni dół, coraz głębiej. Wchodzę w te rejony różne podświadomości i problemów. Ale a propos filmu, no Weronika, ty w ostatnim roku zagrałaś no, kapitalne role w dwóch filmach. Jeden zresztą dostał nagrodę naszą Onetu, to jest Powrót do tamtych dni Aksinowicza, gdzie grasz partnerkę Maćka Sztura, świetnie, no i Furioza. To też było dla mnie odkrycie. Dwie kompletnie inne postaci. No chyba aktorsko czujesz się spełniona. Znaczy bardzo, na pewno się bardzo cieszę, że takie inne propozycje przyszły, inne niż jakby do tej pory tak, robiłam. No, tak, tak, natomiast kompletnie. Ja nie mogę powiedzieć tak właśnie, że tak naprawdę one przyszły. Mhm. Nic nie przyszło, nic nie spadło z nieba. No tak, to był jakby proces, ustalony proces. Ja zapragnęłam robić bardzo inne rzeczy i czułam, że mam jakby ogromne takie pragnienie, pokłady, żeby spróbować czegoś innego. I jakby był to zaplanowany jakby
proces z moimi agentkami, co my musimy zrobić, żeby ewentualnie może się udało. No i faktycznie przez dłuższy czas była taka sytuacja, że po prostu musiałam odmawiać podobnych rzeczy, bo to ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że ktoś mnie w jakąś szufladkę włożył. Jedynie co mogłam powiedzieć, to sama się włożyłam, przyjmując podobne propozycje, więc żeby jakby zmienić ten repertuar, wiązało się z tym, że przez pewien czas nie pracowałam. I w końcu jest tak, zaryzykowałam i te propozycje zaczęły się pojawiać. Jedne tak trochę jakby przyszły jak taki dar, a o inne jak na przykład Furioza, to absolutnie do samego końca musiałam walczyć, ale to tak ostro. Jak to w Furiozie. Ale to ostro na ringu. Na ostro. No ale to też wspaniała rola. Zresztą wszystkie postaci tam wykreowane w tym filmie są naprawdę wyjątkowe. Bardzo dziękujemy, ale to też jest bardzo duża zasługa tego, że my mieliśmy bardzo długie, bardzo takie dokładne przygotowania na wielu płaszczyznach. To była praca i z reżyserem, to była praca nad ciałem na przykład, ale nie mówię tutaj o siłowni, o walkach, które też były, ale z choreografem ruchu. Poruszanie się, tak, więc no, rzadko się zdarza, żeby aż tak długie i tak dokładne przygotowania mieć. Także no, ale efekt był niesamowity. Mateusz Damiński po prostu nie do rozpoznania. Rafał, ty z kolei też ciekawy rok, bo wszystkie nasze strachy, rola w filmie, Powiedzmy rola. No tak, ale jednak, żeby nie było śladów, też kolejny wybitny film Janka Matuszyńskiego, też no, bardzo dobre przedsięwzięcia filmowe. No ale ja jestem ciekawa, co w teatrze, co w terze teraz się dzieje. Skoro już nie ma dyrektora Jarzyny. No jeszcze jest. Ale zadowoleni jesteście z tego obrotu sprawy? Znaczy my jesteśmy w procesie jeszcze. Trudno mówić o jakichś tutaj jakichkolwiek finałowych emocjach. No jesteśmy w procesie zmiany. Tak, ale Grzegorz już ustąpił, prawda? Pod wpływem tego, że zespół nie chciał z nim współpracować. Ogłosił odejście z końcem tego sezonu, który się zacznie. Tak. To oznacza, że cały sezon jeszcze będzie dyrektorem, kierownikiem artystycznym. Ma we wrześniu teraz zostać rozpisany konkurs na nowego dyrektora naczelnego, do którego przystąpimy pewnie jako zespół, popierając kandydata któregoś tam, no i zobaczymy. Jesteśmy cały czas w procesie, jest to bardzo burzliwy proces, pojawiają się różne głosy z jednej, z drugiej strony, bardzo emocjonalnie wyczerpujący. Ale tak jak to już pewnie wiele razy zostało powiedziane, my w tym tkwimy już od jakiegoś czasu, więc to też nie jest tak, że to się teraz jakoś skumulowało nagle, to po prostu jest jakiś tam proces, który trwa od przynajmniej 2 lat i wszyscy chcemy, myślę, że wszyscy chcemy, żeby to się już jak najszybciej skończyło. A jeżeli chodzi o repertuar i plany, no to one tam, ja sam nawet nie wiem, no to zostanie teraz ogłoszone pewnie to, co z tego wszystkiego może zostać, co zostanie zrealizowane, co nie zostanie zrealizowane. I zobaczymy. Nie żal wam tego rozwodu z Grzegorzem? Znaczy z punktu takiego widzenia personalnego, osobistego, jakiegoś związanego z drogą, którą wspólnie razem przeszliśmy, to myślę, że jest sporo osób, które bardzo cierpi z tego powodu. Ja tą osobą również jestem. Natomiast chyba doszliśmy do muru i, no i albo pod tym murem po prostu padniemy, albo go spróbujemy przeskoczyć. To jest ten właśnie moment. No. Nic nie może wiecznie trwać. No to prawda, a już długo byliście w tym kombo, 30 lat prawie, prawda? No 25. 25, tak, Grzegorz był dyrektorem i wspólnie szliście przez te teatralne meandry, tworząc rzeczy absolutnie wybitne i unikalne przez te lata. Kochani, czyli co, 8 odcinków już zrobionych. Bartosz Kruchlik, ja dodam tylko, że to jest laureat za debiut w Gdyni, Supernowa. Byłam wielką fanką jego filmu. Wspaniały i cieszę film. Się, że powraca w nowej odsłonie. Czy będzie druga seria? To się okaże pewnie, tak? Tak. Chcielibyście, co? Oczywiście, ale wszystko od państwa zależy. Czyli oglądamy. Od widzów, tak. Chcielibyśmy, ja bym chciał właśnie dlatego, nie tylko, że tutaj miałem możliwość współpracy z Weroniką, z Bartkiem i rzeczywiście stworzyła się grupa tworząca super atmosferę pracy. No, to się zdarza, ale tutaj rzeczywiście to było idealne. Nie wiem,
z jakiego powodu, czy to kwestia jakiegoś dopasowania charakterami, wrażliwością, no ale rzeczywiście ten okres w gruncie rzeczy niełatwych zdjęć był bardzo przyjemnym okresem. Ale też dlatego, że myślę, że jest potencjał w tych postaciach do rozwinięcia po prostu, że można by jeszcze odważniej, można by dalej, można by coś z tym zrobić, że stworzyła się taka platforma, którą szkoda by było nie wykorzystać dalej. No tak, bo to rzeczywiście każdy z was niesie w sobie jakiś chaos też życiowy i twoja bohaterka trochę pogubiona, gdzieś tak. Zawieszona między relacjami a przyjaźniami, twój bohater, który też właściwie czeka, żeby go ktoś kluczykiem otworzył na życie. Herkules do mojego życia wprowadza trochę ładu, porządku, logiki, które są rzeczy, których bardzo mi brakuje. Natomiast ja wprowadzam taki wiatr chaosu, który na początku go totalnie wybija z jakiegoś pionu, a potem zaczyna nie podobać, to prawda? Zaczyna pomagać. No to, co powiedzieliśmy wcześniej, no jest to dla niego szansa powrotu do ludzi. No. A to imię Herkules? Piętnuje. Herkules Nowak, tak? Myślę, że tak, aczkolwiek chyba z jego perspektywy nie jest to jego największy problem. Myślę, że bo to jest dziwne imię oczywiście. Ono kojarzy się momentalnie jakimś nawiązaniem do Herkulesa Poirot, tak? Czy do Herosa, bardziej dla takiego genialnego detektywa tutaj w tym wypadku, ale mnie się wydaje, że to imię też jakby jest jakąś kwintesencją jego osobowości. Jest po prostu inne, tak jak on jest inny. No ja tylko dodam, że mnie bardzo bawiła scena, w której okazuje się, że Herkules wymyśla krzyżówki. Redaktor gazety przychodzi do Herkulesa, że piszą czytelnicy, że chcieliby krzyżówek, w których nie mówi się o patologiach, w których nie ma rozkładu, śmierci, na co jednak Herkules zamyka drzwi przed nosem temu biednemu redaktorowi. Tak. Dużo humoru. No jest super. To super, potrzebujemy tego. No to czyli wy, rozumiem, dopiero od poniedziałku będziecie się oglądać, tak? Poniedziałek to jest piąty, tak? Tak, piątego. Od poniedziałku. No to zapraszamy w takim razie, drodzy państwo, od poniedziałku, piątego września startuje Herkules z kapitalną Weroniką Książkiewicz i Rafałem Maćkowiakiem o giętkim ciele, aktorze. Także zapraszamy na tą parę, warto zwrócić uwagę. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Zapraszamy. A teraz zapraszam na reportaż z absolutnie wyjątkowego i unikalnego wydarzenia, które miało miejsce w Teatrze Studio. Aria di Potenza, spektakl operowy w reżyserii Krystiana Lady z kostiumami, uwaga, Gosi Baczyńskiej, która przy tej okazji świętuje 25 lat swojej pracy twórczej, z udziałem między innymi Małgorzaty Walewskiej. Absolutnie unikalne wydarzenie. W Warszawie można było oglądać ten spektakl, ale kolejne będzie można oglądać w Weimarze i w listopadzie w Amsterdamie, więc śledźmy to i kto nie widział, to polecam i zapraszam. Zobaczcie, jak to wyglądało. Plenerowy happening operowy w reżyserii Krystiana Lady. Na scenie niezastąpiona Małgorzata Walewska, a do tego pokaz kostiumów z okazji 25-lecia pracy artystycznej Gosi Baczyńskiej. To w trzech słowach aria di Potenza. Jesteśmy właśnie na próbie generalnej przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. A wy zobaczcie i posłuchajcie, jak łączy się modę z operą, a także polityką. Ten projekt, ten spektakl, ten happening jest tak naprawdę kolażem arii operowych, takich bardzo znanych arii operowych i przemów współczesnych polityków i polityczek. To, co mnie zafascynowało, to retoryka polityczna. Patrząc na przemowy różnych polityków, od Białego Domu po Kreml, uświadomiłem sobie, że oni robią dokładnie to samo, co śpiewacy operowi na scenie. To znaczy wykorzystują wszystkie możliwe środki do tego, żeby przekonać nas, że ta emocja, którą chcą w nas wzbudzić, jest właśnie tą, którą powinniśmy teraz poczuć. Po
poza Małgorzatą Walewską, która pojawiła się w moim artystycznym życiu w 2017 i od tamtej pory nie potrafimy się odkleić od siebie artystycznie i cały czas chcemy razem pracować. Pojawi się po raz pierwszy w Polsce Lucia Lucas, barytonistka amerykańska, pierwsza transgenderowa śpiewaczka w historii opery, ale pojawi się również Theo Imar, po raz pierwszy w Polsce francuski sopranista. Dla mnie praca na zewnątrz to też jest wyjście do nowego widza operowego, bo wiem, że te osoby, które usiądą na widowni w trakcie tego happeningu, są prawdopodobnie osoby, które nie przyszłyby do teatru operowego. Więc zamiast siedzieć w tym teatrze operowym i narzekać, że mało publiczności przychodzi, wolę zainwestować swoją energię w coś takiego, co już jest wyprzedane od dłuższego czasu i każdy chce przyjść i każdy chce zobaczyć, więc może czasami warto wyjść na zewnątrz do ludzi, zamiast czekać, aż oni do nas przyjdą. Stres jest? Nie ma, myślę, że jest frajda. Meeting without laptops, without any notes or paper. Jakby pani podsumowała te 25 lat pani dorobku artystycznego? Dużo pracy, dużo determinacji, trochę radości, trochę szczęścia, trochę płaczu, trochę dużo nerwów. No nie wiem, szczególnie w tym momencie trudno jest mi mówić o. Po prostu jestem teraz, po prostu naprawdę, siedzę na bombie. Mamy aktorów, aktorki, modele, modelki, po prostu różne osoby, 25 osób, ale co najtrudniejsze to jest to, że mamy 70 kostiumów do obsadzania. Mamy 5 scen, trzeba to zrobić jakoś sensownie, mądrze. Dzisiaj zaczęli próby, wczoraj zaczęliśmy przymiarki, które trwały 12 godzin, potem w nocy kilka godzin wirtualnych przymiarek, teraz tutaj też wirtualne, bo sobie wyobrażam, kto w czym jak. No a poza tym ja bardzo bym chciała zobaczyć to, co się dzieje na scenie, a nie mam szansy. Not a party. What I can tell you is that we are focusing on the issues that matter to me above all. To nie jest pokaz mody, to jest przede wszystkim dzieło, wiekopomne, mam nadzieję. Będzie to piękne, doskonale to Krystian Lada wymyślił i skonstruował całą historię. No i ja nie chcę tego zepsuć, ja chcę temu dodać. Jestem ciekaw, jak pani też zaobserwowała, jak bardzo się przez te ćwierć wieku moda zmieniała. Ja właśnie obawiam się, że nie mam dystansu. Od w ogóle jeszcze nawet nie zajęłam się tym profesjonalnie, to już sobie myślałam, Boże, żebym ja się tylko nie zestarzała, nie wiedząc, że moje myślenie, nie zdając sobie sprawy, że moje myślenie o modzie się zestarzało. Mam tego rodzaju kompleks jakiś, ale mam nadzieję, że się nie zestarzało. Ocenicie państwo sami. Cały czas trwa próba jedynego takiego wydarzenia w Polsce, ale jeśli ktoś lubi podróżować, to we wrześniu Aria di Potenza zagości w niemieckim Weimarze, a z kolei w listopadzie w Amsterdamie. Mi nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za artystów i liczyć na to, że w Warszawie będzie jeszcze więcej tego typu wydarzeń. Było serialowo, będzie muzycznie. Teraz w mojej ulubionej serii wydawnictwa Anaklasis ukazała się płyta Teams of Dracula autorstwa Piano Huligana, czyli Piotra Orzechowskiego, witaj bardzo serdecznie, i Kuby Więcka, laureata zresztą Olśnień za płytę opartą na pieśniach Jana Kochanowskiego. Kwiateczki, tak, razem z Pauliną Przybysz. Tym razem przychodzicie z płytą, z wariacjami na temat muzyki Wojciecha Kilara, muzyki znanej z filmu Dracula, Francisa Forda Coppoli. I powiem wam, że kiedy robiłam wywiad z Wojciechem Kilarem, to on nie bardzo cenił swoje dokonania muzyczne, jeśli chodzi o film, bo mówił, że to nie są kompozycje, to nie są zamknięte całości, to są właśnie tylko tematy, które podprowadza się pod film. I wy chyba bardzo słusznie odczytaliście to w ten sposób, robiąc swoją wersję jego tematów. Jak w ogóle doszło do tego, że zrobiliście wariację na temat Kilara?
To było zaproszenie Artura Rojka z festiwalu, żeby zrobić coś z soundtrackiem do Drakuli, Killara. I właśnie pierwsze, co nam przyszło do głowy, to skupienie się na samych tematach. Czyli na tym, jak moglibyśmy to wpisać w nasz język muzyczny, w naszą taką myśl improwizacyjno-kompozycyjną. I stało się to i tak jak mówisz, to są tematy, takie też traktowaliśmy. Mhm. Traktowaliśmy je tak jakby na sucho, wyłowione gdzieś właśnie z tego soundtracku, niekoniecznie jako pewną całość kompozycyjną. Gdzie inaczej może było w wypadku innych utworów, które kiedyś tam interpretowaliśmy. Mhm. Tak. Na pewno ważne było, żeby jakoś zainspirować się tymi tematami, ale też nastrojem, który ta muzyka wytwarza, niesie ona ze sobą pewnie jakieś takie specyficzne wibracje, które też jakoś staraliśmy się przenieść do tych naszych kompozycji. No i jest to już któryś nasz projekt z kolei, gdzie wzięliśmy się za pracę z czyjąś muzyką i wydaje mi się, że to jest taki pierwszy projekt, gdzie bardzo wspólnie udało nam się to wszystko stworzyć. Te nasze kompozycje się tak bardzo zjednały do tego stopnia, że w pewnym momencie jakby trochę nie byliśmy pewni, które utwory skomponował. Mhm. To taka bardzo wspólna praca. Tak? Mhm, mhm. No właśnie, ale też trudno, w ogóle ta cała seria nazywa się Rewizje i to jest bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że klasyczne utwory dostają nowe życie dzięki muzykom nowej generacji, którzy interpretują dzieła mistrzów. I bardzo trudno zakwalifikować to, co zrobiliście. To nie jest tylko jazz, to nie jest tylko fortepian. Znaleźliście jakieś pojemne określenie na muzykę, którą stworzyliście, inspirując się Killarem. Ciężko to nazwać, bo każdy z nas ma bardzo różne, szerokie inspiracje i wydaje mi się, że jesteśmy bardzo otwarci i cieszymy się, kiedy te inspiracje do nas przychodzą. No ale też przede wszystkim takim, nie wiem, coś, co jakoś definiuje naszą muzykę, jest to, że po prostu od wielu lat razem gramy, zagraliśmy bardzo dużo różnych koncertów z różnymi materiałami i wydaje mi się, że po prostu jest jakiś taki nasz wspólny język muzyczny, który to jakoś określa. Mm-hmm. Piotrze? Jest tak, że chcemy się zaskakiwać i najważniejszą gdzieś tą bazą jest to porozumienie, ale na bazie tego porozumienia wychodzą jakieś kształty, które mają być nowe również dla nas, więc jeżeli to jest kwalifikowalna muzyka w jakąś działkę, no to może też tak być. To nie jest to, że my koniecznie chcemy zrobić coś innego niż zrobiliśmy do tej pory, ale to trochę tak wychodzi po prostu, bo no, jeżeli to szukamy... Wychodzi. Ale mówicie o nastroju, który ta muzyka niesie. No właśnie też Wojciech Killar mówił o tym, że muzyka filmowa ma budować nastrój lub uzupełniać nastrój. Opowiadał zresztą, jak Coppola przyjechał do jego śląskiego domu, gdzie tam poduszki wyszywane w kwiaty, makaty i tak dalej. Tak wyglądało jego mieszkanie. No i usiedli. Coppola mówi, może pan coś napisze. No Wojciech Killar, jak to Wojciech Killar? No może bym coś napisał. On miał ten taki gest napuszania sobie włosów. No i jakoś się dogadali, mimo że Killar mówił, że to kino kompletnie go nie interesowało, że to nie była jego estetyka. On przecież robił głównie muzykę do filmu Krzysztofa Zanussiego, czyli kino moralnego niepokoju. No ale powstała muzyka jednak. Gdzieś, jak rozumiem, Coppola szukał kogoś z Europy Wschodniej, kto wniesie coś takiego nieoczywistego, prawda, czego u zachodnich kompozytorów nie mógł znaleźć. Czy wy coś takiego usłyszeliście, ten niepokój, czy jakąś taką wschodnią, nie wiem jak to nazwać, estetykę w tej muzyce, czy usłyszał to tylko Coppola? Mi się wydaje, że przede wszystkim usłyszeliśmy to, czy ja usłyszałem bardzo klasyczne podejście jednak do tworzenia w ogóle muzyki do filmu. Czyli takie motywy przewodnie, bardzo charakterystyczne, gdzieś tam wchodzące jednak w umysł, pozostające w pamięci. Coś, z czego nawet w tym naszym nowym kontekście nie udało się tym motywom wyzwolić. To są motywy jak najbardziej filmowe i takie traktowaliśmy, ale jeżeli chodzi o samą estetykę ich, nie wiem, czy się nad tym zastanawialiśmy, prawda? Na pewno Wojciech Killar jako osoba urodzona tam, gdzie się
urodziła ciężko te wpływy ominąć. Mm-hmm. Na pewno jakby osoba, nie wiem, ktoś, kto się urodził w Polsce, będzie inaczej komponował niż osoba, która się urodziła na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jest to coś, co jednak nas jest głęboko i ciężko od tego uciec. No chyba nawet nie ma powodu. Tak. Mm-hmm. Udało wam się zachować to w waszej muzyce? No wydaje mi się, że dla mnie jest to bardzo ważne, żeby to w ogóle zachować. Oczywiście jestem bardzo otwarty na przeróżne wpływy, ale cieszę się z czegoś, co jest po prostu gdzieś tam we mnie. Mm-hmm. Mm-hmm. No dobrze, to jakbyście zareklamowali tę płytę? No proszę. No wydaje mi się, że czymś, co dla mnie jest takie najbardziej ciekawe, no to, że jednak gramy ze sobą już chyba, nie wiem, nawet z 5 lat może. Przerobiliśmy naprawdę dużo różnych materiałów i nasz taki wspólny język muzyczny szlifowaliśmy przez no, trochę tego czasu minęło. No i to jest takie nasza pierwsza płyta, z której jesteśmy mega zadowoleni. Atmosfera w ogóle, w której ją tworzyliśmy, była bardzo wyjątkowa, bardzo w ogóle pasuje do tej muzyki. To było wysoko w górach, kiedy bardzo padał śnieg, było ciemno bardzo szybko i jakby to wszystko nas bardzo inspirowało. No, wydaje mi się, że jest to muzyka, która ma w sobie dużo jakiegoś takiego nastroju, klimatu. Drakuli się przebija. Piotrze? Dla mnie nie tylko ten klimat, oczywiście to też jest bardzo ważne, ale też intymność, że udało nam się wejść w taki po prostu właśnie intymny kontakt, co jest dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy, gdy się tworzy. Zwłaszcza w studiu, gdy jest to po prostu trudne czasami. I na tej płycie ja to słyszę i już sam ten aspekt potrafi mnie wzruszyć, no bo to jest coś, czego ja też szukam w muzyce też innych artystów. Mm-hmm. Dlatego jeżeli nam się udało, to, to jest to plus. Mm-hmm. Czyli niepokój, klimat śnieżnych, szybko zapadających nocy plus intymność, tak moglibyśmy określić. Płytę polecam, słuchałam całe wczorajsze popołudnie. Było to bardzo, bardzo miłe, bo ja niezwykle lubię muzykę Wojciecha Kilara. Znałam go osobiście i zawsze widzę go w tej muzyce, tę jego nieoczywistość, subtelność, delikatność, a z drugiej strony takie poczucie, że wiedział, co chce zrobić. I myślę, że ten temat, warto też wrócić do filmu Dracula, przypomnieć sobie całą tą aurę, atmosferę. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie, zderzenie z interpretacjami Piotra Orzechowskiego, Piano Chuligana i Kuby Więcka. Polecam. I moje top 3 w tym tygodniu będzie dużo muzyki, bo startują festiwale muzyczne. Już dziś będzie można zacząć słuchać muzyki w ramach festiwalu Elsner i jego następcy. To czwarta edycja festiwalu poświęconego kompozytorom romantycznym. Tym bardziej ważna w tym roku, bo świętujemy 200-lecie polskiego romantyzmu. Elsner patronuje, nazwisko Elsnera, wielkiego pedagoga romantycznego, patronuje temu festiwalowi. A ta edycja będzie dedykowana Feliksowi Dobrzyńskiemu, o którym właśnie Elsner powiedział: zdolność niepospolita. Ten festiwal przywraca zapomniane nazwiska, przywraca muzykę, która gdzieś utknęła w odmętach dziejów, a warta jest odkurzenia i słuchania. Więc zapraszamy do Łazienek Królewskich. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Beethovenowskie. I numer 2, choć literacko pewnie byłoby to numer 1, to nowa książka Sylwii Hutnik, Tyłem do kierunku jazdy. Saga rodziny, saga kobiet. Babcia, córka i wnuczka. Przebojowa babcia, która od czasów PRL jest taką siłą żywiołem napędowym swojej rodziny i swoją energię, swoją miłość dedykuje nie tyle córce, co wnuczce, która dzięki jej wsparciu, dzięki jej bezinteresownemu wsparciu, udaje się przetrwać najtrudniejsze zakręty losu, ale to jest też książka o nas, o naszej nietolerancji, o naszej niechęci do inności, no i o sile miłości i kobiecego wsparcia. Polecam.
I numer jeden to z kolei znowu festiwal muzyczny, muzyka eksperymentalna, jak to zawsze bywa na Sacrum Profanum, które dzisiaj startuje w Krakowie i to już 20. edycja tego festiwalu, dzięki któremu mogliśmy słuchać najciekawszej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej z całego świata. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Gatunki zagrożone wyginięciem i można to hasło odczytywać przez ekologię, ale też przez kulturę, przez niszową kulturę, która naprawdę jest w coraz większej niszy. Ja szczególnie szykuję się na koncerty gitarowe, które odbywają się pod hasłem Łabędzi śpiew testosteronu i gitarzyści z całego świata przyjeżdżają, żeby zagrać w tych koncertach, także być może ostatni taki koncert, ale tak naprawdę wydarzeń całe multum, także przyjeżdżajcie do Krakowa posłuchać muzyki nieoczywistej w nieoczywistych wnętrzach, bo ten festiwal odkrywa też miejsca, które do tej pory nie były zaadoptowane na wydarzenia kulturalne. Także dużo się dzieje i estetycznie, wizualnie, no i przede wszystkim muzycznie. Zapraszam i polecam. No i to już tyle w rezerwacji, a w środę w Pardon to tu, gdzie jak zwykle jesteśmy mile goszczeni, odbędzie się koncert o 20.30. Koncert, którego liderem jest australijski perkusista i improwizator Will Guthrie. Wystąpi zespół, który inspiruje się muzyką indonezyjską, także bardzo ciekawe brzmienia. Tu w Pardon to tu o 20.30 7 września do posłuchania. Zapraszamy. I to już tyle. Do zobaczenia za tydzień. Katarzyna Janowska, zapraszam. Rezerwacja.